Spotkaliśmy się dzisiaj na hali sportowej w Sokółce, żeby rozegrać 6. edycję turnieju służb mundurowych. W turnieju uczestniczy około 80 osób. Jest to łącznie 9 drużyn. 8 z placówek Straży Granicznej i 9. drużyna jest ze starostwa powiatowego w Sokółce, który jest głównym organizatorem tego turnieju. Dzięki panu staroście mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać i zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o placówki ze Straży Granicznej, to jest to placówka z Bobrownik, placówka z Dubic Cerkiewnych, z Białowieży, z Krynek, z Szudziałowa, z Kuźnicy, Augustowa. Turniej zaczął się o godzinie 9. Mamy nadzieję, że około godziny 15 się skończy, aczkolwiek mecze są niezwykle wyczerpujące, zaciekłe. Nie oddajemy setów za darmo, walczymy do końca. Do wygrania jest Puchar Starosty, niezwykle cenny. Poza tym mamy taką atrakcję tego turnieju, a mianowicie gwóźdź siatkarski, gdzie z poszczególnych drużyn rywalizują wystawieni zawodnicy. Spotykamy się tutaj nie pierwszy raz, to już 6. mistrzostwa. Spotykamy się, bo się lubimy, bo lubimy spędzać ze sobą czas i lubimy się zobaczyć, ale lubimy też ze sobą pograć.